W niedzielę 30 maja w Kończycach Wielkich odbył się drugi rajd synchroniczny pojazdów zabytkowych. Baza rajdu znajdowała się w folwarku 1760. Oprócz przejazdu w programie nie zabrakło konkursu elegancji oraz wystawy pojazdów. Ostrzenia poluzowały, a więc zaraz my wykorzystali najlepszy termin i jesteśmy tutaj. Pomimo niepewnej pogody, ale jesteśmy. A przejazdy z pomiarem czasu wygrywa ten, który strzeli się praktycznie w te same czasy, czyli nie musi ktoś się śpieszyć, można jechać powoli, tylko stałym tempem. Nie, to jest wszystko na terenie miejscowości Kończyce Wielkie, pętelka około 3 km, trasa widokowa, także jest generalka i rozdzielamy jeszcze samochody i motocykle. Około 40 pojazdów będzie. Ciężko mówić o perełkach, bo dla właściciela każdy pojazd, nawet mały Fiat, jest perełką. Ja tu też nie chcę ważyć, który jest piękniejszy czy nie piękniejszy, zacny. Moim zdaniem jest wszystko piękne. Te osoby się już przebijają od kilku lat się przebijają te osoby. Co jakiś czas jakaś nowa twarz się pojawi. Długo by można mówić o każdym pojeździe. Tu jest na przykład ciekawy Dacia z 78 roku. Dwa dni temu ją znajomy z Czech przywiózł od pierwszego właściciela, starszego dziadka, który miał od nowości. A więc sama taka Dacia może być, tak, robić wrażenie. No tu mamy Dodge'a Power Wagona z 69 roku, zachowanego w oryginale, w pełnym wyposażeniu Straży Pożarnej Szwedzkiej. Inaczej, tu mamy motopompę i tu widzimy, są przewody ze spalinami, które w zimie one ogrzewają tą wodę, żeby ta motopompa nie zamarzła i działała. Dla portalu Śląska Cieszyńskiego X.pl Marta Szymik-Telesz.